Witajcie kochani, nazywam się Marciński Norbert. W wieku 5-6 lat zostałem zgwałcony przez mojej mamy konkubenta. Nienawidziłem ludzi, nienawidziłem siebie. Bardziej szukałem śmierci niż życia. I tak można powiedzieć przez jakieś 16 lat więzienia, różnych doznań i tego wszystkiego trafia na mojej drodze człowiek, który mówi do mnie: Norbert, Jezus cię kocha. Ja mówię: daj mi spokój, gdzie był ten Jezus, kiedy mnie krzywda spotkała? Mówi: on był, tylko jesteśmy oddzieleni grzechem. Wtedy jakby jedną z kolejnych spotkań, na które wyszłem, na której był Artur akurat, podszedł do mnie, był kolejną osobą, która do mnie powiedziała: Jezus cię kocha. Ja mówię: daj spokój, mówię. Gdzie jest ten Jezus, mówię. Ciągle do mnie o tym Jezusie, ja go nie widzę, nie słyszę, nie czuję. Mówi: chcesz, mogę się o ciebie pomodlić. Tak naprawdę było mi wszystko jedno. Wzruszyłem ramionami, mówię: módl się, mówię, bo jeszcze tylko nikt się o mnie nie modlił. Pomodlił się. Niewiele się wydarzyło, nie spadłem, gdzieś nie upadłem. Natomiast w nocy, kiedy się obudziłem, zacząłem płakać. Po 30 latach swojego życia zacząłem płakać, zacząłem mi lecieć łzy. Zacząłem przepraszać Boga przez tyle lat, że żyłem bez Niego. Że tak naprawdę miałem żal do Niego. Zacząłem pokutować, mówić, jaki żal miałem do Niego, że mnie zostawił, że mnie odrzucił. To nieprawda. To nie On mnie odrzucił. To moja duma i pycha mnie prowadziła. Nienawiść, niechęć do drugiego człowieka. To wszystko się zmieniło. Cała nienawiść we mnie zumarła. Powstało życie, powstała miłość do każdego człowieka. Dzisiaj jestem tu, jestem szczęśliwy. Mam wspaniałą żonę, ludzi, rodzinę. Otaczają mnie tylko żywi.